Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego szóstego modułu kursu Zasady planowania żywienia. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Znajomość zasad układania jadłospisów oraz metod oceny jadłospisów ma ogromny wpływ na jakość spożywanej żywności i stan zdrowia organizmu ludzkiego. Właściwe planowanie wyżywienia umożliwia realizację trzech podstawowych zasad racjonalnego żywienia urozmaicanie potraw i posiłków oraz właściwy dobór produktów. Równoważenie bilansu energetycznego. Regularne i odpowiednio częste jedzenie. Należy planować 3 do 5 posiłków dziennie, dzieląc odpowiednio rację pokarmową. Posiłki powinny być spożywane w odstępach 3-6 godzinnych, najlepiej o stałych porach. W jadłospisie powinno się uwzględnić produkty z każdej grupy. Produkty dostarczające białka zwierzęcego należy podawać codziennie we wszystkich posiłkach podstawowych, to jest minimum w trzech posiłkach. Warzywa i lub owoce codziennie, co najmniej w trzech posiłkach. Mleko i produkty mleczne codziennie, co najmniej w dwóch posiłkach. Warzywa i lub owoce w postaci surowej codziennie co najmniej w jednym posiłku. Pieczywo razowe, kasze gruboziarniste lub strączkowe codziennie co najmniej w jednym posiłku. W skład jadłospisu powinny wchodzić przede wszystkim potrawy i produkty zalecane. Jeśli jednak niektóre z nich nie są lubiane, nie ma sensu ich włączać do jadłospisu, gdyż mogą być później niezjedzone i posiłek nie pokryje w pełni zapotrzebowania organizmu. Jeśli w danym dniu nie ma wiele czasu na przygotowanie posiłków, w jadłospisie powinno się uwzględnić potrawy mniej pracochłonne. Planując jadłospis, trzeba wziąć pod uwagę także możliwości ekonomiczne. Dobrze jest wstępnie oszacować koszt ułożonego jadłospisu. Jeśli trzeba ograniczać wydatki, wówczas produkty droższe należy zastąpić tańszymi, ale o podobnej wartości odżywczej. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi, zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.